rozwiązać pierwsze dźwięki fantastycznej muzyki z tej sceny. Żeby jeszcze wszyscy ci, którzy tam korzystają z dobrodziejstw. Drodzy Państwo, legenda polskiej i nie tylko polskiej muzyki oraz jedna z najlepszych orkiestr kameralnych w Europie, dziś powiększona dwukrotnie do rozmiarów orkiestry kameralnej. Będzie wspólny koncert Dżemu i Aukcji Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy w poszerzonym składzie. To już za moment. Rozpoczniemy od nagrody prezydenta miasta za rok 2011 w dziedzinie sportu. Drodzy Państwo, tę nagrodę otrzymuje znakomity kajakarz MOSM-u Tychy, Marcin Żołna. To nasz wychowanek naszego klubu. Drodzy Państwo, jak Państwo widzą, nagroda prezydenta ma bardzo konkretny wymiar. To jest czek, oczywiście symboliczny czek, opiewający na kwotę 5000 zł, który na pewno Marcinowi się przyda. Ja chciałbym podziękować prezydentowi oraz władzom miasta za przyznanie mi tej nagrody oraz wsparcie od początku mojej kariery. Jeszcze raz dziękuję. I teraz, drodzy Państwo, pewnie dość sensacyjną dla Państwa wiadomością będzie ta, kto otrzyma w tym roku nagrodę prezydenta miasta w dziedzinie kultury. Drodzy Państwo, otrzyma tę nagrodę zespół, który jest bardzo kojarzony z Tychami, choćby przez postać Ryśka Ridla, który tutaj mieszkał, który tutaj no, nie wiem, z 1,5 kilometra stąd brał ślub z gośką, który no, w drugą stronę 1,5 kilometra przez długie lata mieszkał. Jest to zespół, który także swoją karierę muzyczną rozpoczynał w naszym mieście, no, trochę dalej niż 1,5 kilometra, na osiedlu A w Domu Kultury Górnik. Tam pierwsze próby tego zespołu się odbywały. A później wielka kariera i miano legendy polskiej muzyki. Prezydent miasta Tychy, pan Andrzej Dziuba, postanowił tegoroczną nagrodę w dziedzinie kultury przyznać zespołowi Dżem. Zapraszamy na scenę. Beno Otręba, Janusz Bożucki, Zbyszek Szczerwiński, Jurek Styczyński, Adam Otręba, Maciek Balcar i raz jeszcze prezydent miasta Tychy, pan Andrzej Dziuba, ze stosownym czekiem, w związku, że muzyków jest więcej, a więc kwota nagrody została pomnożona razy 7. Odbiera ją skarbnik zespołu Beno Otręba. On najlepiej będzie wiedział, co z tym zrobić. Laureaci nagrody prezydenta miasta Tychy w dziedzinie kultury, zespół Dżem! Pięknie dziękujemy za nagrodę. Jesteśmy bardzo wzruszeni z tego powodu. A po drugie, cieszymy się bardzo, że mamy okazję znowu zagrać w Tychach. Bardzo nam miło. Drodzy Państwo, a teraz, tak jak to zwykle bywa, czek zabiera menadżer, a chłopaki zabierają się za robotę. Szanowni Państwo, AUKSO, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, powiększona dziś o fantastycznych muzyków Filharmonii Śląskiej w Katowicach, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach oraz Orkiestry Teatru Rozrywki. Całością tego gigantycznego składu dyryguje jeden z najznakomitszych dyrygentów w Europie, maestro Marek Moś. A przy okazji jeszcze oczywiście trzeba powiedzieć, że orkiestra AUKSO jest laureatem nagrody prezydenta miasta w dziedzinie kultury sprzed kilku lat. I ta fantastyczna orkiestra będzie dzisiaj towarzyszyć legendzie polskiej muzyki, zespołowi Dżem.
Witajcie. Tylko